7 października nastoletnia Klaudia Kraus uratowała życie nieprzytomnemu mężczyźnie. Jej odwagę i chęć niesienia pomocy innym docenił wczoraj wiceprezydent Andrzej Kaczmarczyk. Usteckie struktury Platformy Obywatelskiej szykują się do wyborów samorządowych. Powiemy też kilka zdań na temat prac nad nowym basenem portowym. Odwaga, błyskawiczna reakcja, koncentracja i odpowiednia wiedza to atuty Klaudii Kraus, uczennicy 4 Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku. 7 października tego roku, w dniu swoich urodzin, nastolatka podczas spaceru zauważyła leżącego na chodniku mężczyznę. Bez chwili zawahania postanowiła sprawdzić, czy człowiek nie potrzebuje pomocy i jak się okazało, tak było w istocie. Byłam na spacerze z koleżanką i przechodziłyśmy koło parku. Zauważyłyśmy po prostu mężczyznę leżącego na chodniku, był nieprzytomny. No i podeszłyśmy do niego, sprawdziłam mu oddech, no ale oddychał. Przerzuciłam go ustawiłam go w pozycji bocznej, żeby się nie zakrztusił swoją śliną. Po jakimś czasie zauważyła mnie straż miejska i zatrzymała się. Później cały czas już byli ze mną. Po jakimś czasie osoba zaczęła sinieć na twarzy, więc sprawdziłam mu oddech, niestety nie oddychał. Przerzuciłam go na plecy, no i zaczęłam prowadzić resuscytację. Klaudia od ponad roku jest wolontariuszką w Słupskim Stowarzyszeniu Joanitów i to właśnie tam nauczyła się udzielania pierwszej pomocy. Mogliśmy się o tym przekonać w trakcie tegorocznej imprezy Night Power 2014, w trakcie której prezentowała zgromadzonym widzom podstawy resuscytacji. Ja po prostu wiedziałam, miałam wyuczone, co mam robić i nie myślałam o tym, czy się boję, czy nie. Należę do grupy ratownictwa medycznego, nazywam się Joanici i przez rok już tam działam i tam właśnie się wszystko nauczyłam. Bohaterski czyn skromnej nastolatki przeszedłby bez echa, jednak obecni na miejscu zdarzenia strażnicy miejscy poinformowali o nim dyrekcję 4 LO i Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Słupsku. Wiceprezydent Andrzej Kaczmarczyk postanowił osobiście uhonorować Klaudię Kraus listem gratulacyjnym i drobnym upominkiem. Dzięki Tobie człowiek został uratowany. Wielu ludzi w podobnych sytuacjach, gdzieś na chodnikach czy na trawnikach, potraktowanych zostaje obojętnie i wtedy umierają. Właśnie taka postawa wymaga, żeby ją promować, wyróżniać i na to właśnie zasłużyłaś. Dlatego z największym przyjemnością składam Tobie. Słów uznania pod adresem uczennicy nie kryła również Jolanta Banaszkiewicz, dyrektorka 4 Liceum Ogólnokształcącego. Bardzo byłam dumna z jej postawy, odwagi, otwartego serca i wrażliwości, bo w dzisiejszych czasach myślę, że coraz najbardziej brakuje nam tej wrażliwości i otwarcia na drugiego człowieka. Ważne jest to, że ona w ogóle zainteresowała się, tak? Że chciała, że miała odwagę udzielić pomocy. Tak? Chociażby wezwanie pogotowia, powiadomienie służb ratowniczych, to myślę, że jest najistotniejsze. Że nie była obojętna. I myślę, że takie postawy właśnie wśród młodzieży trzeba promować. Klaudia Kraus swoim zachowaniem i odwagą dała doskonały przykład nie tylko rówieśnikom, ale także dorosłym. Mamy nadzieję, że uratowany mężczyzna dochodzi do zdrowia i będzie mógł osobiście podziękować nastoletniej bohaterce. Wojciech Krasucki, kandydat na burmistrza Ustki, nietypowo, bo przy Usteckim Porcie zaprezentował listę kandydatów na radców Rady Miasta, którzy będą startować z ramienia Platformy Obywatelskiej. Na prezentację kandydatów na radnych przybył senator Kazimierz Klejna, który poparł kandydaturę Krasuckiego. Cieszę się, że tak wspaniała ekipa startuje do Rady Miasta, Rady Powiatu i na burmistrza Ustki, młodzi i ludzie z doświadczeniem, i ludzie różnych pokoleń. Jestem przekonany, że ci ludzie, że wy jesteście naprawdę w stanie wygrać wybory. No i cieszę się, że kandydatem na burmistrza jest pan Wojciech Krasucki, który jest człowiekiem dynamicznym, znany ze swojej aktywności i społecznej, i sportowej, ale z dużym doświadczeniem zawodowym, więc myślę, że będzie doskonałym burmistrzem dla Ustki i pokaże, że Ustka może naprawdę doskonale się rozwijać. Krasuckiego, jak również kandydatów na radnych, poparł poseł Platformy Obywatelskiej Zbigniew Konwiński. Tak jak w całym powiecie, tak samo w Ustce wystawiamy bardzo silną drużynę, silnego kandydata na burmistrza, silną drużynę do Rady Miasta i silną drużynę w wyborach do Rady Powiatu w okręgu obejmującym miasto Ustkę i w okręgu obejmującym gminę Ustkę, gminę Główczyce i gminę Smugzino. Nasza lista w Ustce jest prawdziwie obywatelska. Na tej liście znaleźli się ludzie nie tylko należący do Platformy Obywatelskiej, ale również spoza Platformy, reprezentujący różne środowiska, aktywni na różnych polach i to niewątpliwie będzie duże wzmocnienie
dla Platformy Obywatelskiej Usteckiej i myślę, że to będzie też, to jest dość dobry prognostyk, jeśli chodzi o wynik tutaj do Rady Miasta i kandydata na burmistrza. Również liczymy na dobry wynik do Rady Powiatu. Jest z nami również kandydatka do Sejmiku Województwa Pomorskiego, pani Marta Bursztynowicz, która jest Ustrzanką i kandyduje również do Sejmiku Województwa Pomorskiego. Deszczowa aura nie przestraszyła szykujących się do listopadowych wyborów samorządowych usteckich kandydatów. W usteckim porcie trwają prace przy budowie nowego basenu portowego przeznaczonego dla miejscowych rybaków. Wartość całej inwestycji przekroczy 17 milionów złotych. Projekt, który zlokalizowany został przy zachodnim wybrzeżu, będzie służył 30 jednostkom rybackim. Podczas prac powstanie nowa infrastruktura przy Helskim i Łebskim nabrzeżu. Wymieniane będą nawierzchnie wewnątrz portowych dróg komunikacyjnych, jak również położone będą nowe instalacje gazowe, wodne i elektryczne. Równocześnie trwają prace przy pogłębianiu wejścia do usteckiego portu. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej przy wkładzie własnym miasta. Przewiduje ponadto wybudowanie i utworzenie Centrum Żeglarstwa w Ustce.